Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W tym cyklu dla osób, które planują wejść w świat dronów, dzisiaj trochę powiemy na temat tego, w jaki sposób kupić drona, jak zrobić to najlepiej, bo nie jest to takie oczywiste i proste, jak sobie można to wyobrazić, jak można się domyśleć. Przede wszystkim, słuchajcie, najłatwiej kupić drona, jak się go ogląda w supermarkecie, bo widzimy, że mamy 48 rad, widzimy drona, czy jego atrapę na półce i możemy mniej więcej wyobrazić sobie, jak on będzie nam działał. I to jest fajna sprawa, dlaczego nie? Można kupić na 48 rad w markecie, aczkolwiek trzeba wiedzieć, że market nie specjalizuje się w technologii dronowej. Zwykle obsługa wie trochę, chyba że mamy do czynienia z pasjonatami, ale na pewno to nie jest ich korowy produkt, bo w marketach skupiają się na sprzedaży smartfonów i pralek i telewizorów, dlatego że wszyscy mają takie rzeczy. Natomiast drony może jedna osoba na 1000. Fajnie jest kupić w specjalistycznej firmie, która ma serwis. Są takie firmy w Polsce i warto dowiedzieć się, gdzie jest dobry serwis, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w innych miastach może i tam zakupić, bo dlatego, że jeżeli kupujesz w takiej firmie, to oni ci, możesz liczyć na to, że zawsze ci pomogą. Oczywiście warunki na papierze czy na stronie mogą nie wyglądać zbyt dobrze. Warto dopytać, czy nie mają jakiejś promocji, czy nie zrobią ci rabatu, bo zdarzają się takie sytuacje, ale jeżeli kupujesz w danym punkcie, wtedy jest łatwiej. To jest ta druga sprawa. Więc kupując w Polsce używany nowy dron, masz pełne prawo do tego, żeby otrzymać dokument zakupu, pełną gwarancję czy fakturę. Wszystko wygląda ok, ale są też słabsze strony tego. Między innymi cena. Cena zwykle jest wysoka i my w Polsce, trzeba być świadomym, mamy bardzo wysokie ceny nowych dronów, dlatego że kurs przeliczany jest po 5 zł. Tak jak masz cenę na Europę, załóżmy 100 euro, to w Polsce ten dron kosztuje, czy 200 euro, to ten dron w Polsce kosztuje razy 5, tak? Nie jest to cena rynkowa waluty, tylko jest przyjmowane zwykle razy 5, żeby dystrybutor czy dealer tych produktów na Polskę był zabezpieczony jeszcze podwójnie i żeby nie stracił w żadnym wypadku. Moim zdaniem jest to słaba praktyka i mi się to bardzo nie podoba, że mamy tak drogie drony. Ja kupuję swoje drony, te nowe z gimbalem, na stronie DJI.com, czyli w Niderlandach. Gwarancja jest europejska, przesyłają mi UPS-em. Mogę do 2 tygodni, jeżeli nie ma śladów użytkowania, jeżeli go nie upuściłem, czy nie pobrudziłem, czy nie podrapałem, to mogę takiego drona odesłać do 2 tygodni i dostaję zwrot pieniędzy i też to, co jest świetne na stronie producenta, że dostaję też możliwość różnych bonusów, rabatów i informacje o promocjach. A takie promocje bywają. I teraz, jeżeli chodzi o wybór modelu, no ja o tym mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, natomiast jeżeli chodzi o kupowanie drona, jeszcze można rozważyć kupowanie za granicą gdzie indziej, tak? Na przykład w Niemczech. Czasami zdarzają się promocje, dlaczego nie, jeżeli ktoś mieszka czy w Holandii, dużo naszych rodaków mieszka w Wielkiej Brytanii czy w Skandynawii, ale zwykle tam drony są też droższe. Zdarzają się akcje promocyjne, szczególnie na przykład w Niemczech i można kupić drona taniej w markecie, bo takie rzeczy się odbywają. Ważne jest przy zakupie nowego drona, żeby sobie kupić też DJI Carry Fresh, jeżeli to jest nasz pierwszy dron, dlatego że to ubezpieczenie pozwoli ci w sposób tani na uzyskanie naprawy, czy wręcz na zamianę na nowy model i to na nowy egzemplarz, i to jest fajna sprawa. Ja już parę razy korzystałem z DJI Carry Fresh i za każdym razem byłem wdzięczny sobie, że taką decyzję podjąłem, bo wydaje się, że się nic nie stanie z dronem, a on jednak lata i może zahaczyć albo wpaść do wody. I w tym momencie jest naprawdę kłopot, co z takim dronem zrobić, gdzie go naprawiać i tak dalej. Więc to jest ta podstawa. Jeżeli mamy na gwarancji, serwis działa dość dobrze. Niemcy, Węgry, Holandia to są te podstawowe kraje, gdzie jest serwis gwarancyjny i wymiany na DJI Carry Fresh. Natomiast mamy też w Polsce serwis pogwarancyjny, gdzie można liczyć na pomoc kolegów od lat, zajmują się dronami i robią to świetnie, prawda? Thank you.
Dobra, i to jest ten rynek dronów całkiem nowych, prawda? Natomiast mamy też jeszcze możliwość kupienia drona używanego i na OLX-ie czy na Allegro trzeba patrzeć przede wszystkim na parę rzeczy. Na pewno, czy sprzedawca ma dobre opinie, to jest jedna rzecz, bo zdarzają się takie sytuacje, że ktoś niesolidny skupuje drony tanio czy bardzo tanio, w częściach uszkodzone, składa je później i mamy takiego składaka, który jest tańszy, ale on jest z rozbitków złożony i takie też sytuacje spotkałem, bo prowadzę większą grupę na Facebooku i takie sytuacje też się zdarzały, że ktoś zgłaszał, że opisywał, że jeden z kolegów zachował się nieuczciwie, więc na to trzeba wziąć uwagę, zwrócić uwagę. Opinia bardzo ważna sprzedającego na OLX czy na Allegro. Druga rzecz to jest zawsze zapytanie, czy ma dowód zakupu i pudełko, bo zwykle jeżeli ktoś kupował, to jest dron, który teraz będę sprzedawał, to jest Mavic 3 i mam już na niego kupca, więc mam na niego dowód zakupu, mam pudełko i mogę wszystko określić jasno i ewidentnie, jak to wygląda, więc pod tym względem na pewno jest to ważne. No i same oględziny drona. Jeżeli masz taką sytuację, no to możesz kupić z przesyłką, wtedy masz prawo do odstąpienia, jeżeli nie podoba ci się towar, ale jeżeli bezpośrednio kupujesz, no to trzeba spojrzeć przede wszystkim, jak dron wygląda, jak wygląda gimbal, to jest ważne, czy on jest dobrze zawieszony i stabilnie, jak wyglądają te połączenia tworzywa, czy szczeliny nie są rozszerzone, podobnie jak w aucie, czy nie ma odbarwień białych, które świadczą o tym, że ten dron był rozbierany w sposób niefachowy, jak wyglądają otarcie, jak wygląda stan śmigieł, jeżeli na to wszystko popatrzysz, ramiona, czy nie ma tutaj żadnych otarć właśnie i rys, jeżeli to wszystko weźmiesz pod uwagę, no to trzeba też sprawdzić, ile cykli ma akumulator, jak dużo razy był latany, bo to można w aplikacji sobie spokojnie sprawdzić. I też sprzedający powinien przekazać takie informacje. Jeżeli widzisz, że tak ogólnie organoleptycznie to wygląda dobrze, można zerknąć na kontroler, na aparaturę, czy nie jest na przykład wytarta, bo jeżeli ktoś ma starą aparaturę, to ona może być nawet wytarta od dłoni. Jak wygląda ekran, jeżeli jest z ekranem, jak wyglądają gimbale i powierzchnię tej aparatury, to ci troszeczkę też może podpowiedzieć, jak ten dron był użytkowany lub nawet sama aparatura. I następnie poprośmy o to, jeżeli odbieramy przesyłkę własnoręcznie, czy podczas spotkania, odbiór osobisty, żeby odpalić tego drona. Jeżeli ktoś jest uczciwy i kompetentny, to bez problemu się zgodzi na to, żeby tym dronem parę minut pokazać, jak on lata, jak on nagrywa. I możemy jak najbardziej, bo wiadomo, że to nie jest zakup pietruszki czy szczypiorku na ryneczku, tylko to jest dron za już trochę pieniędzy, więc warto też poprosić. I wtedy warto zobaczyć, jak sprawuje się kamera, czy przekazuje nam w trybie online obraz. Druga rzecz, którą chcemy zobaczyć, czy on ładnie lata prosto, czy trzyma pozycję, czy łapie sygnał satelitarny. Jeżeli to wszystko sobie sprawdzisz, można kupić takiego drona używanego i wtedy zwykle ta cena jest dużo bardziej atrakcyjna. Można też poprosić o flight logi, czyli logi, przedstawienie logów z lotów. One zwykle są dostępne w kontrolerze, w informacjach profilowych. No i też, tak jak powiedziałem, stan akumulatora. Jeżeli to wszystko mamy, to jak najbardziej tak. Kupując drona, jeszcze musisz mieć jedną świadomość, a mianowicie kupuj tak z myślą, żeby sprzedać go, bo drony tracą na wartości dość szybko. Jeżeli znudzi ci się ta zabawka, no to trzeba pomyśleć o tym, żeby szybko ją sprzedać, dopóki nie, zanim straci na wartości. I też kupuj tak, żeby nie stracić za dużo, prawda? Bo jeżeli masz świadomość tego, że nowy dron Mavic 3 Pro Cine kosztuje na przykład, nie wiem, 25 tysięcy, a za rok się ukaże Mavic 4 i ten spadnie nam poprzedni model o połowę wartości, no to faktycznie to jest grubsza sprawa. Można stracić nawet ponad 10 tysięcy na wartości drona. Oczywiście on nadal będzie tym samym modelem, ale już możliwości będą inne w tym punkcie, w którym się znajdziemy po roku, więc na pewno kupuj tak, żeby było łatwo sprzedać. Modele chodliwe, modele mniej chodliwe. Mini są bardzo chodliwe. Mavic 3 Classic
Dużo osób kupiło i chce sprzedać, jak patrzę na to, co się dzieje na rynku. Na pewno popularnym modelem będzie Mavic 3, dlatego że on nie jest w tej chwili już sprzedawany, a on mieści się jeszcze w kategorii C1, czyli nie trzeba do niego mieć licencji specjalnej, uprawnień, bo można latać w kategorii otwartej, nie trzeba mieć licencji, która kosztuje parę stówek, no ale na jego miejsce wchodzi już Mavic 3 Pro i to jest super zabawka, która ma trzy obiektywy, między innymi 70 mm ogniskową, ekwiwalent, rewelacja. To mniej więcej chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o drony mniej klasowe, moim zdaniem nie warto. Jeżeli masz mało pieniędzy, to albo sobie zaoszczędź i spróbuj sobie w ogóle polatać, jeżeli jest taka możliwość, bo można też z wypożyczalni wziąć drona albo poprosić kogoś na grupie, nawet zapłacić, żeby ci pokazał w twoim mieście czy w okolicach twojej miejscowości. Zawsze można na grupie facebookowej, gdzie są skupieni użytkownicy dronów, poprosić kogoś i zapłacić mu. Dlaczego nie? Jeżeli masz podjąć taką decyzję za parę tysięcy, to przecież warto komuś zapłacić za jego czas i fatygę i za używanie drona, żeby zrobił ci taką małą prezentację, na przykład pół godziny, umówić się gdzieś w parku. To jest też fajna metoda, ale uważam, że nie warto kupować takich dronów bardzo tanich, typu Hubsan, czy Xiaomi, czy JJRC. To są zabawki dla dziecka, które po trzech sesjach się znudzą. Warto kupić sobie już porządniejszy model, minimum, ja bym powiedział, minimum 2000, 2-3 tysiące, typu właśnie Mini 2 albo Mini 3, Mini 3 Pro. Otele różną mają opinię w Polsce i ja nie jestem zadowolony ze wsparcia, jakie otrzymałem, zarówno serwisowego, jak i obsługi technicznej, obsługi klienta również. Fajna firma wydawała się i latałem kilkoma modelami z tej działki, ale z tej marki, ale niestety nie sprawdziła mi się. Skydio jest świetną firmą, ale amerykańską. Parrot też nie za bardzo wypuszcza nowe modele, więc nie ma tak naprawdę za dużej konkurencji, jeżeli chodzi o DJI. To wiadomo, no jest to chińska marka, też wspierana przez rząd chiński, więc różne tutaj są sprawy związane z posądzeniem i oskarżeniami tej marki. Ja nie jestem w 100% zakochany w DJI, ale po prostu nie ma nic innego, nie ma specjalnej alternatywy, a wielka szkoda, bo ludzie mogliby wybierać inaczej. Więc tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Jeżeli kupujesz, to jeszcze zwróć uwagę, w jakiej strefie mieszkasz, bo może się okazać, że nie będziesz mógł tam latać. Więc jeżeli nie dron, a radar, to strona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tam można też sprawdzić strefy i zobaczyć, na jakich zasadach można wykonywać loty dronem. Dzięki za uwagę. Dla wszystkich osób, które zaczynają przygodę, przygotowałem taki bezpłatny warsztat. Skorzystaj z niego koniecznie, bo tam mówię o tych podstawach, czyli twoja wizja na użytkowanie drona, czy na zarabianie, czy tylko hobby, czy pasja, czy rozszerzanie portfolio, czy kształtowanie swoich umiejętności fotograficznych, filmowych, czy może mapy, inne rzeczy. I też mówię o ścieżce rozwoju, wyboru modelu i o takich podstawowych rzeczach, tak żeby dron nie wylądował w szufladzie po trzech miesiącach. Zapraszam cię bardzo serdecznie, link znajdziesz w opisie pod filmem, a my widzimy się w kolejnym już niedługo. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć!